Cześć, witam Was serdecznie w mojej kuchni. Zapraszam dzisiaj do przygotowania prostego deseru. Zrobimy deser malinowy bez dodatku cukru. Najpierw w blenderze zmiksowałam wszystkie składniki na masę jasną, czyli jogurt, chociaż możecie tutaj też wykorzystać mleko kokosowe, z dodatkiem wanilii, z malinami, z połówką banana oraz dodałam jeszcze tutaj jedną łyżkę syropu z agawy, można też dodać na przykład syrop klonowy. Potem niewielką część zagotowałam w garnku razem z agarem, który dokładnie rozpuściłam. Następnie wyłączyłam ogień i już na wyłączonym palniku stopniowo, łyżka po łyżce, dodawałam pozostałą część tej różowej masy, za każdym razem dokładnie mieszając. Dzięki temu całość mi się zahartowała. Kolejna, drugą, ciemnoróżową masę. Podobnie jak poprzednim razem, wszystkie składniki oprócz agaru albo żelatyny poszły do blendera, zmiksowałam je na bardzo gładko i znowu niewielką część podgrzałam, zagotowałam razem z dodatkiem agaru, a potem po jednej łyżce już na wyłączonym palniku dodawałam do masy resztę zmiksowanej mieszanki. I kiedy całość już była wymieszana, to najpierw tę ciemniejszą różową masę wylałam na dno pucharków i odstawiłam do stężenia do lodówki. W tym czasie, kiedy ta różowa, ciemniejsza masa mi tężała, to jaśniejszą masę trzymałam zawiniętą w garnku, żeby mi za szybko się nie schłodziła i nie stężała w tym garnku, ale oczywiście możecie też sobie podzielić pracę w taki sposób, żeby poczekać na spokojnie, dopiero kiedy macie tę różową, ciemniejszą masę już na pewno stężałą w lodówce, to wtedy dopiero przygotowywać masę jasną. Ja sobie po prostu chciałam zaoszczędzić trochę czasu. Na stężałą, różową, ciemną masę wyłożyłam masę jasną, znowu wstawiłam do lodówki do całkowitego stężenia. Za każdym razem tężenie trwało około 30 minut, ale może się zdarzyć, że w Waszym przypadku będzie trwało troszeczkę dłużej. I teraz przede mną już ostatni krok, bo obie masy mam stężałe. Na to jeszcze pozostaje wyłożenie świeżych malin i można tutaj dodać albo prażone płatki migdałów, albo prażone orzechy, cokolwiek, co będzie lekko chrupać. Może być też na przykład kokos, czy takie większe czy mniejsze biurki, a ja mam tym razem blanszowane całe migdały i po prostu udekoruję sobie moje pucharki malinami i maliny, moi drodzy, zrobią tutaj całą robotę praktycznie. Nie trzeba będzie się za bardzo wysilać. I zobaczcie, gotowe. Mam nadzieję, że spróbujecie, jak Wam się podoba. Zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału. Naciskajcie też ikonkę dzwoneczka, żeby być na bieżąco z powiadomieniami o nowych filmach, a gwarantuję więcej takich prostych, podobnych i jeszcze też innych przepisów. Dzięki Wam serdecznie za uwagę. Czekam na Wasze wrażenia, jak deser smakował w komentarzach. Do zobaczenia w kolejnych filmach.